Proszę Państwa, będziemy rozpoczynać. Chciałbym przywitać po raz kolejny w naszym klubie myśli kontrowersyjnych wraz pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, który dzisiaj będzie miał dla nas prelekcję pod tytułem Polska przed wyborami. Oddaję głos panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Grzegorzowi Wzokowi za to, że mnie zaprosił do Lublina, bo on zawsze mnie zaprasza. Państwu dziękuję za obecność. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że najpierw ja powiem to, co mam do powiedzenia, a później państwo zabierzecie głos i ja będę się odnosił do tego, co państwo powiecie. Tematem mojej prelekcji wstępnej jest, jak już mówił pan Grzegorz, Polska przed wyborami. Kampania wyborcza trochę krótsza w tym roku niż w innych latach dobiega końca. Już tylko kilka dni nas dzieli od wyborów. Proszę państwa, 5 komitetów wyborczych zebrało podpisy we wszystkich okręgach wyborczych i zarejestrowało listy we wszystkich okręgach wyborczych. Niestety nie są te komitety wyborcze traktowane jednakowo, bo niektóre są specjalnie udelektowane, zwłaszcza w telewizji rządowej, bo ja do prywatnych telewizji nie mam specjalnie, oni mają prawo dobierać sobie takich rozmówców, czy wspierać takie kierunki polityczne, jakie im odpowiadają. Natomiast telewizja rządowa no, trochę jest w innej sytuacji, dlatego że bierze abonament, czyli podatek od posiadania telewizora od wszystkich obywateli, bez względu na polityczne sympatie. W związku z tym powinna zachowywać trochę więcej obiektywizmu i dystansu. Niestety tak nie jest i w tej kampanii wyborczej, zwłaszcza rządowa telewizja, tamte też, ale rządowa telewizja zwłaszcza, no, zachowała się wyjątkowo nieobiektywnie. To jest najłagodniejsze określenie, jakie go tutaj można użyć. Takie miałem coś w rodzaju déjà vu ze stanu wojennego. Była taka sytuacja w 1982 roku, kiedy został złapany działacz Solidarności z Gdyni, taki Andrzej Kołodziej. No i widocznie tam bezpieczniacy dali mu promemorię, jakieś bęcki i potem postawili przed kamerę telewizyjną, znaczy po twarzy go nie bili, bo nie miał siniaków ani nie był zakrwawiony, ale widać było, że dostał bęcki, bo był bardzo wystraszony. No i taki pan Szykuła, redaktor telewizyjny stanu wojennego, który nawet się nie przebierał w mundur, bo i bez przebieranki było widać, jaki rodzaj broni on reprezentuje, tenże pan Szykuła go przesłuchiwał. No i pan Kołodziej udzielał odpowiedzi poprawnych i bardzo szybkich, ale miał takie rozbiegane oczy. Stąd domyślałem się, że za kamerami stoją ci jego oprawcy, którzy za każdą błędną odpowiedź mu tam dawali promemoria i on był bardzo wystraszony. No i rzeczywiście zobaczyłem coś takiego całkiem niedawno, kiedy to redaktor telewizji rządowej przesłuchiwał jakiegoś zakapturzonego jegomościa na temat taśm Neumanna. No przypomniała mi się tamta scena z 1982 roku. Nie sądziłem, że jeszcze coś takiego zobaczę. A proszę, a to dopiero przecież nie jest nasze ostatnie słowo. Jeszcze wszystko jest przed nami. Więc najbardziej sekowanym komitetem wyborczym w tej kampanii wyborczej była Konfederacja. Komitet raczej no, nie wiodący, bo to widać z sondaży, że nie wiodący, no ale zarejestrował listy we wszystkich okręgach, to znaczy, że jakieś tam poparcie obywateli zdobył, skoro mógł zarejestrować to we wszystkich okręgach. No i choćby z tego względu należałoby go traktować podobnie jak inne komitety. Ale jest w tym nierównym traktowaniu racjonalne jądro. To nie usprawiedliwia oczywiście takiego traktowania, ale dosyć dobrze tłumaczy. Bo 4 komitety
zachowują się podobnie, a Konfederacja zachowuje się inaczej. Cztery komitety licytują się między sobą, który wyda więcej cudzych pieniędzy, to znaczy naszych, podatkowych. Właściwie do tego się sprowadzają te wszystkie programy. Który wyda więcej naszych pieniędzy? Tymczasem Konfederacja powiada, że ona nie chce wydawać naszych pieniędzy. Ona chce raczej, żeby te pieniądze zostały u nas i żebyśmy my, obywatele, wydawali te nasze pieniądze na siebie samych. To, jak pisał taki laureat Nagrody Nobla z ekonomii Milton Friedman, on to pisał, że są cztery sposoby wydawania pieniędzy i ten pierwszy sposób, kiedy każdy wydaje swoje pieniądze na siebie samego, jest najbardziej racjonalny i najoszczędniejszy. No ale to nie daje żadnych możliwości, jak to mówi poeta, umoczenia pyska w melasie. W związku z tym nic dziwnego, że Konfederacja przez wszystkie komitety wyborcze, które do tych wyborów stają, traktowana jest jak wróg, bo ona rzeczywiście jest wrogiem. Bo ona rzeczywiście jest wrogiem, bo ona, gdyby ten program został zrealizowany, to ona, to wtedy tamte komitety nie miałyby właściwie możliwości spełnienia swoich obietnic. Ale to one spełniają te obietnice naszym kosztem. Proszę Państwa, ja nie będę tutaj Państwa do nikogo agitował, nie będę, każdy ma rozeznanie i każdy będzie głosował. Czasami uczestnicy takich spotkań albo moi korespondenci zwracają się do mnie z zapytaniem, na kogo głosować. No to odpowiadam, że na kandydatów, no a przecież inaczej nie można, prawda? Trzeba głosować na kandydatów, a na których? A no to się posłużę takim, taką wskazówką, której kiedyś udzielił polskiemu dyplomacie w 1919 roku taki grecki premier Venizelos. Ten dyplomata na bankiecie zapytał go, jak Polska powinna postąpić w sprawie ukraińskiej, bo wtedy walki o Lwów się toczyły. Venizelos prawdopodobnie o Lwowie w ogóle nie słyszał i nie wiedział, o co tam chodzi, ale żeby nie zostawić swojego rozmówcy bez odpowiedzi, podniósł palec gestem mentorskim i powiedział: w tej sprawie, jak zresztą i w każdej innej, należy postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. Więc ja też takie wskazówki udzielam, że zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami, ale o tym nie chciałbym mówić, bo chciałbym zwrócić uwagę Państwa na sprawy, z którymi nowy Sejm będzie musiał się skonfrontować i to niezwłocznie, zaraz po wyborach się będzie, znaczy po ukonstytuowaniu, bo mamy do czynienia z taką bezprecedensową sytuacją, że Sejm dotychczasowy jeszcze wyznaczył sobie rendezvous po wyborach. Rzecz polega na tym, że konstytucyjnie mandat dotychczasowego Sejmu wygasa tego samego dnia, jak zostanie zwołane posiedzenie nowego Sejmu. No, ale jest 30 dni od wyborów i także w ciągu tych 30 dni jeszcze ten dotychczasowy Sejm się zbierze. Zdumiewające to jest, bo właściwie nie ma żadnego powodu, chyba że chodzi o przedłużenie kadencji niektórym urzędnikom kadencyjnym, no i takie i obsadzenie spółek Skarbu Państwa odpowiednimi osobami. Nawet gdyby coś w czasie wyborów poszło nie tak, to te decyzje powyborcze będą ważne, więc to myślę, że to jedyna jakaś racjonalna interpretacja tego, co tutaj rzeczywiście, tego bezprecedensowego w historii Polski wydarzenia. Proszę Państwa, z kilkoma problemami nowy Sejm będzie się musiał zmierzyć. Przede wszystkim z tym, że w październiku, a więc już wkrótce po wyborach, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo będzie musiał przedstawić Kongresowi Stanów Zjednoczonych raport
o tym, jak Polska wywiązuje się z obowiązku, czy tam z roszczeń żydowskich. Może nie używajmy tu słowa obowiązek, ale z roszczeń żydowskich. Ustawa numer 437 JUST bowiem dała sekretarzowi stanu 18 miesięcy na sporządzenie takiego raportu. Potem będzie co roku musiał taki raport sporządzać. No i właśnie ten 18 miesiąc upływa w październiku i w związku z tym sekretarz stanu będzie musiał kongresowi ten raport przedstawić. Jak kongres na to zareaguje? No tego dokładnie nie wiemy, ale możemy się jednak czegoś domyślić, choćby stąd, że tuż przed nieudaną wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie 88 senatorów na 100, więc miażdżąca większość, podpisało się pod listem do tegoż sekretarza stanu, żeby zastosował wobec Polski, cytuję, śmiałe kroki. Śmiałe kroki. No to myślę, że sekretarz stanu na pewno weźmie to pod uwagę, a nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła jakieś zasadniczo odmienne stanowisko. Między innymi dlatego nie sądzę, że polskie władze udają, jakby w ogóle sprawa nas nie dotyczyła. No to jak polskie władze milczą, no to dlaczego amerykańscy kongresmeni mają tu większą troską otaczać polskie interesy państwowe niż polscy dygnitarze? Nie ma takiego powodu, zwłaszcza że ci kongresmeni, zarówno senatorowie, jak i członkowie Izby Reprezentantów, no, muszą się liczyć z potężnym lobby żydowskim w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziło właśnie do wydania tej ustawy 447, więc nie na żarty ta ustawa jest wydana, tylko po to, żeby była realizowana, wbrew temu, co mówił pan premier Morawiecki i pan prezydent Duda. Amerykanie nie wydają ustaw, które nie mają konsekwencji prawnych. Każda z nich ma konsekwencje prawne i pośrednio ona w Polskę uderzy. Ja to już chyba mówiłem, bo w styczniu ubiegłego roku do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie został skierowany list Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku, który się odnosił do prac nad ustawą o restytucji mienia. Tam zespół z Ministerstwa Sprawiedliwości takie prace prowadził pod kierunkiem pana wiceministra Jakiego. No i tam w tym liście zostało sformułowane szacunkowe określenie wartości tych roszczeń do biliona złotych, czyli według aktualnego kursu około 300 miliardów dolarów. To jest równowartość prawie 3 rocznych budżetów państwa polskiego. Mówię o tym dlatego, że jeśli by te roszczenia miały być realizowane w gotówce, to Polska nie byłaby w stanie wygenerować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by pociągnęła za sobą wszystkie inne katastrofy. Zatem jeśli te roszczenia miałyby być realizowane, to musiałyby być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach i innych formach naturalnych. Więc na przykład czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby Lasów Państwowych prawdopodobnie nie byłyby wystarczające. W związku z tym trzeba by było to uzupełniać udziałami w spółkach Skarbu Państwa, być może nawet przekazać z rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego. Tam jest około 216 ton tego złota, ale to jest równowartość niecałych 15 miliardów dolarów, a tutaj chodzi o 300 miliardów. Także proszę Państwa, jeśli by te roszczenia miały zostać zrealizowane, to by oznaczało, że środowiska żydowskie, bo tu nie jedno, tylko wiele środowisk zleci się jak sępy tutaj, środowiska żydowskie zostałyby wyposażone na terenie Polski, bo przecież nieruchomości nie można wywieźć, w majątek tak ogromnej wartości, zyskując z dnia na dzień
prawie że z dnia na dzień, dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Naród polski, mówiąc krótko, we własnym kraju zostałby w konsekwencji tej operacji zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kolaboranci, a reszta trzecią. Dlatego uważam, że to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad naszym krajem i nad naszym narodem, bo to naród by został zdegradowany, od 1939 roku. Największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską od 1939 roku. No i jak się nasze władze zachowują, nie tylko władze, ale i opozycja nieprzejednana, jak się zachowują wobec tego zagrożenia? Nijak. Udają, że go nie ma. Udają, że go nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że podczas prac nad ustawą w Stanach Zjednoczonych żaden z polskich dygnitarzy się nie odezwał, nie skomentował tego. Co gorsza, jest powód do przypuszczenia, że rząd w Warszawie sabotował, podjął próbę sabotowania takiego rozpaczliwego lobbingu, jaki niektóre środowiska Polonii Amerykańskiej podjęły przeciwko tej ustawie. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał pan Marek Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych, i odbył wiele rozmów z takimi osobistościami polonijnymi, które wcześniej zgłosiły swoje uczestnictwo w dwudniowej konferencji w Waszyngtonie, zorganizowanej właśnie przez środowiska polonijne w tej sprawie. Pierwszego dnia miało zostać wypracowane polskie stanowisko, polskie zastrzeżenia do tej ustawy, a drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu, żeby im to na piśmie przekazać, żeby oni wiedzieli, z czym będą mieli do czynienia w głosowaniu nad tą ustawą, że tu są poważne polskie zastrzeżenia. I po tych rozmowach, jakie wiele osobistości polonijnych odbyło z panem ministrem Markiem Magierowskim, co wycofało swój udział w konferencji w Waszyngtonie. Ta konferencja się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia, więc mówię, nawet nie tylko milczenie, ale nawet chyba jakiś sabotaż. Proszę Państwa, to tak trwało do maja tego roku, dopóki nie ujawniłem notatki z rozmowy, jaką 25 października ubiegłego roku przeprowadził pan Tomasz Jastgerdy z panem ambasadorem Jackiem Chodorowiczem. Pan Tomasz Jastgerdy nie jest osobą prywatną, on jest oczywiście Żydem, ale nie jest osobą prywatną. Jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu. A pan Jacek Chodorowicz jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych w Warszawie do kontaktów z diasporą żydowską. Pan ambasador Chodorowicz sam jest członkiem tej diaspory, więc on tu ma ułatwione zadanie, ale nie o to chodzi. Z tej notatki wynikało expressis verbis, że pan Jastgerdy przedstawił swojemu rozmówcy cały plan, jak to ma być wszystko robione. I czytamy tam w tej notatce, że strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego, ale ten horyzont właśnie dobiega końca, nie można podejmować przedsięwzięć publicznych i formalnych, to znaczy kompleksowego ustawodawstwa. Nie można przeforsować, bo ustaw nie ma ustaw tajnych. Każda ustawa musi być opublikowana, więc to jest właśnie, no i ma charakter formalny, więc to są te przedsięwzięcia publiczne i formalne. Ale po wyborach oczywiście jak miniemy horyzont wyborczy, to oczywiście to uwarunkowanie przestanie obowiązywać, ale pan Jastgerdy niezależnie od tego powiada, że to nic nie stoi, to nie stoi na przeszkodzie, żeby i teraz w tej sprawie nastąpił istotny postęp, i wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp, mianowicie przejście do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. Więc to już nie pozostawia żadnych wątpliwości, żadnych złudzeń, na jakim etapie ta sprawa jest. Ta notatka nie była tajna,
No ale tam miało kilka osób w państwie ją tylko dostać. No ale tak się przypadkowo złożyło, że wpadła w moje ręce i ja ją ujawniłem. No i wtedy trzeba było zabrać głos. I pan prezes Kaczyński zabrał głos i powiedział, że Polska nie odda ani guzika. To bardzo ładnie, że tak powiedział. Tyle tylko, że z punktu widzenia formalnego poseł Jarosław Kaczyński jest prostym posłem i jego deklaracje, zwłaszcza składane na wiecach, w żaden sposób państwa polskiego nie wiążą. Więc on może mówić, co chce, ale to nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, zwłaszcza w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę Państwa, dlatego właśnie opracowałem taki projekt ustawy antyroszczeniowej, który jest krótki i ja Państwu w związku z tym zacytuję. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy stanowi, że zobowiązuje się Radę Ministrów, a więc konstytucyjny organ państwa, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Bo innym może zadośćuczynić, ale tym akurat nie. Punkt drugi artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia tego oświadczenia następuje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi stanowił, że kto wbrew postanowieniu wynikającym z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do realizacji roszczeń opisanych w punkcie pierwszym albo próbuje obejść wynikający z niej zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego mówi o tak zwanej zdradzie dyplomatycznej i ma brzmienie takie, że kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec państw trzecich albo organizacji międzynarodowych działa na szkodę polskich interesów, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł trzeci, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Proszę Państwa, ta ustawa, gdyby weszła w życie oczywiście, gdyby została uchwalona, nie zabezpieczałaby Polski w 100% przed naciskami amerykańskimi, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie. Pozwalałaby nam zyskać na czasie, dlatego że rząd miałby bardzo dobrą wymówkę, żeby się nie wdawać w żadne negocjacje. No bo 10 lat więzienia, prawda, za to grozi. Więc miałby bardzo dobrą wymówkę i w ten sposób moglibyśmy doczekać do przyszłego roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. I w międzyczasie uruchomić już na całego Polonię amerykańską, żeby wywierała presję na kandydatów, że jak któryś kandydat obieca, że on tą ustawę uchyli, no to w takim razie zyska tam kilka milionów głosów Polonii, a jak nie, no to nie. Nie wiem, jaki rezultat by coś takiego przyniosło, no ale na razie jesteśmy całkowicie bezbronni wobec tego. W związku z tym dobra, jak to mówią, psu i mucha. Ten mój projekt nie trafił do Sejmu, ale pan poseł Rzymkowski, wtedy jeszcze z klubu parlamentarnego Kukiz 15, opracował podobny projekt, tylko że trochę dłuższy od mojego. No i ten projekt do Sejmu trafił. Ale 19 lipca odbyło się głosowanie nad tym projektem. I on został odrzucony głosami Prawa i Sprawiedliwości, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko troje posłów się wyłamało z dyscypliny.
ale wśród tej trójki nie było pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc jak przychodzi, mówię o tym dlatego, że co innego się mówi na wiecach, a co innego, jeśli już przychodzi do konkretów, to wtedy wszyscy zachowują się zupełnie inaczej. Charakterystyczne jest to, że obóz zdrady i zaprzaństwa, czyli opozycja nieprzejednana, zachowała się podobnie, to znaczy wstrzymała się od głosu. Wstrzymała się od głosu, co skutek wywierało taki, jakby głosowała przeciw. Ustawa, mówiąc krótko, nie zyskała odpowiedniego poparcia. Ale tu PiS przynajmniej się odsłonił, bo głosował przeciw. Natomiast tamci no, się zbłaźnili, powiedziałbym, dlatego że, proszę Państwa, no, gdybyśmy na przykład osła zapytali, co w tak ważnej sprawie dla państwa polskiego sądzi, to on też by nie wiedział, też by nie miał zdania, też by się musiał wstrzymać od głosu. No ale nie ma żadnego powodu, żeby osła wybierać do Sejmu. Chyba jasne, prawda? W związku z tym mamy sytuację dosyć trudną i żeby było śmieszniej, to pan poseł Rzymkowski, bo klub Kukiz 15 umiera właśnie śmiercią naturalną, pan poseł Rzymkowski postarał się przejść do, trafić na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, ale musiał zapłacić wpisowe takie, że musiał się odciąć od tego projektu własnego i powiedział, że to właściwie ta ustawa to nie ma sensu i tak dalej. No i to no, za darmo się nie na te listy nie dostał. Niezależnie od tu aspektów komicznych takich tej sprawy, no, nowy Sejm będzie musiał się z tym skonfrontować. No i dlatego myślę, że warto wybrać do tego nowego Sejmu takich ludzi, którzy potrafią się z tą sytuacją skonfrontować, którzy staną na wysokości zadania, którzy się nie będą bali tego, co o nich pomyślą w Waszyngtonie, czy tam gdzie indziej, czy w Paryżu, czy w Londynie. Bo dla nich powinno być najważniejsze to, co o nich w Polsce pomyślą. Proszę Państwa, to jest jedna sprawa, z którą nowy Sejm będzie musiał się skonfrontować. To bardzo szybko, zaraz, jak się tylko ukonstytuuje. Drugą sprawą, z którą nowy Sejm będzie musiał się skonfrontować, to są finanse publiczne. Ja powinienem być bardzo zadowolony. Dlatego, że w 1992 roku opracowałem projekt konstytucji, w którym była zawarta norma zakazująca uchwalania budżetu z deficytem. No i przewidująca kary za każdą próbę ominięcia tego zakazu, tak jak za kradzież z uchwałą. No, ten mój projekt nie trafił do Komisji Konstytucyjnej, bo żeby tam trafił, to musiałbym uzyskać 50 podpisów parlamentarzystów, czyli posłów i senatorów. Ja o takie podpisy zabiegałem, każdemu wręczyłem egzemplarz tego projektu, ale zdecydowana większość mi go zwróciła, odmawiając podpisu, doczytywali do artykułu 12. Artykuł 12 mówił, że Sejm się składa ze 120 posłów. Już dalej nie czytali. No i w związku z tym... Proszę Państwa, ale no to takiego zakazu uchwalenia budżetu z deficytem nie było, więc deficyty były, kumulowały się w dług publiczny, potężny, nie bardzo wiadomo, co z nim robić. No ale teraz pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił triumfalnie, tonem, że tak powiem, z akcentem dumy, że przyszłoroczny budżet będzie budżetem zrównoważonym. To znaczy, że nie będzie deficytu. No powinienem być zadowolony. Wprawdzie po 30 latach, ale no, no lepiej późno niż wcale. Wreszcie pan premier Morawiecki najwyraźniej też uważa, że budżet z deficytem jest gorszy od budżetu zrównoważonego, więc powiadam, powinienem się cieszyć. Niestety nie mogę się cieszyć, dlatego że zajrzałem za kulisy tej równowagi przyszłorocznego budżetu. Otóż rząd uzyskał tę równowagę w ten sposób, że postanowił zlikwidować otwarte fundusze emerytalne.
zamienić je na tak zwane indywidualne konta. W ogóle te otwarte fundusze to mają dosyć zabawną historię. Reforma ubezpieczeń społecznych, ta jedna z czterech reform charyzmatycznego premiera Buzka, weszła w życie w 1997 roku. No i w 1997 roku, jak ta reforma weszła w życie, uczestniczyłem w takiej debacie w telewizji łódzkiej. Tam byli tacy znawcy przedmiotu, profesor Hausner, pani minister Lewicka, pani Ewa Tomaszewska, która akurat wtedy była posłanką Akcji Wyborczej Solidarność, no i ja. No i oni się tam przerzucają, pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, a ja tak siedziałem, w ogóle się nie odzywałem. Wreszcie ta pani redaktor się zlitowała nade mną i mówi, może pan by chciał coś powiedzieć. Ja mówię, powiedzieć to bym nic nie chciał. Natomiast jeśli pani pozwoli, to chciałbym, jest tutaj między nami pani Ewa Tomaszewska, ja ją znam jako kobietę uczciwą i chciałbym ją o coś zapytać, dlatego że ona na pewno nam powie prawdę. No to pani Tomaszewska pokraśniała z zadowolenia, że taką recenzję jej wystawiłem, a ta pani powiada, proszę, to niech pan pyta. No i ja mówię, pani Ewo, czyją własnością będą środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych? A pani Tomaszewska powiada, no tego ubezpieczonego. Ja mówię, aha, to jak on na przykład wpadnie na pomysł, żeby odbyć podróż dookoła świata, zgłosi się do tego swojego funduszu, poprosi, żeby mu wypłacili pieniądze, to oni mu wypłacą bez mrugnięcia okiem. A pani Tomaszewska powiada, no nie. Ja mówię, jak to nie? Właścicielowi jego pieniędzy na jego żądanie nie wypłacą, a pani Ewa powiada, bo każdy by tak chciał. No pewnie, że każdy by tak chciał, ale od razu można było nabrać wątpliwości, czy to aby na pewno będą środki prywatne, czy te pieniądze będą własnością osób ubezpieczonych. No i nie trzeba było bardzo długo czekać. 10 lat później, w czerwcu 2008 roku, Sąd Najwyższy prawomocnie orzekł, że te środki stanowią fundusze publiczne. No to kiedy rząd premiera Tuska zaczął mieć kłopoty właśnie z osiągnięciem równowagi budżetowej, znaczy nie równowagi, tylko zatkaniem deficytu, po prostu wziął ponad 150 miliardów złotych z tych otwartych funduszy emerytalnych, po prostu sobie wziął. No i no to właśnie nie wiadomo, czy ukradł, bo jak to były fundusze publiczne, to już no jak to, rząd dysponuje funduszami publicznymi, więc no ale jeszcze 167 miliardów zostało. 167 miliardów zostało i właśnie rząd pana premiera Morawieckiego zamierza zlikwidować te fundusze, a te miliardy przekazać na tak zwane indywidualne konta, ale nie wszystkie. Dlatego, że pobierze 15-procentową opłatę przekształceniową, czyli 22 miliardy złotych z tego sobie weźmie. No, co potem zrobi, to nie wiemy oczywiście, bo te indywidualne konta to też tak się zapowiadało i wtedy, że to będzie ładnie, ale jak nie ma pieniędzy, to wtedy wszystko jest możliwe, a niezawisłe sądy z Sądem Najwyższym na czele uchwalą wszystko, co trzeba, także tu nie miejmy żadnych złudzeń. No i to jest ta tajemnica równowagi budżetowej. Te 22 miliardy złotych to jest ta tajemnica równowagi budżetowej. Warto jeszcze dodać, że ta operacja przekształceniowa ma trwać 2 lata, ale te 22 miliardy, czyli opłata przekształceniowa, została zaksięgowana tylko w przyszłorocznym budżecie, a co będzie w następnym, to tego nikt jeszcze nie wie. Niech następny Sejm się martwi o to. Więc dlatego Sejm nowy będzie musiał się również z tym problemem skonfrontować i to zaraz, na samym początku, dlatego że od razu musi się rozpocząć debata na temat przyszłorocznego budżetu, bo konstytucja stanowi, że jeżeli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w przepisanym terminie, no to można rozwiązać Sejm i ogłosić nowe wybory, więc to by było bardzo kłopotliwe. Proszę Państwa, no to jeszcze z jednym problemem natury takiej gospodarczej, ale też i finansowej będzie się musiał przyszły Sejm
skonfrontować, mianowicie z ubezpieczeniami społecznymi. Ja się powtarzam w tej sprawie, bo ja to mówię od lat, także proszę mi wybaczyć, ale no teraz też powiem to, co zawsze. Zacznę od Adama i Ewy. Czym są ubezpieczenia? No to jest rodzaj hazardu. Jeżeli na przykład ubezpieczam się od następstw nieszczęśliwych wypadków, to co robię tak naprawdę? Ano zakładam się z ubezpieczalnią, że złamię sobie rękę. A ubezpieczalnia się ze mną zakłada, że ja sobie ręki nie złamię. Jak sobie złamałem rękę, no to wygrałem. Jak sobie nie złamałem, no to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ode mnie pieniądze, nic mi nie dała. No to ubezpieczenia społeczne są też rodzajem takiego hazardu. My się zakładamy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, że będziemy żyli długo, a ZUS się z nami zakłada, że będziemy żyli krótko. Jak żyjemy długo, no to, no to nie jest takie oczywiste, że wygraliśmy, to tam różnie z tym bywa, ale jeśli żyjemy krótko, no to ZUS wygrał z całą pewnością. Zwracam uwagę Państwa, że ZUS jest agendą państwową. Jest zainteresowany w tym, żebyśmy żyli możliwie krótko. A państwo ma bardzo wiele możliwości, żeby taki skutek osiągnąć. Wcale nie musi nas o tym informować, jakimi środkami ten skutek osiągnie. Także warto o tym pamiętać. Nie ma nic w tym może złego, że to ludzie się zakładają o różne rzeczy, nawet no długość życia, chyba że to jest przymusowe. A ubezpieczenia społeczne niestety są przymusowe. A dlaczego są przymusowe? No, żeby to lepiej zrozumieć, to muszę odegrać taką scenkę tutaj z panią miłą. Pani powiada, pani jest klientem ubezpieczalni, a ja jestem ubezpieczalnią, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przychodzę do pani, repetuję pistolet, bo to przymus, przykładam pani do głowy i surowym tonem mówię: proszę pani, właśnie powzięliśmy wiadomość, że pani zaczęła uzyskiwać dochody, proszę tu połowę swoich dochodów przekazywać nam. O, pani widzi, że to nie żarty, ten pistolet naprawdę. No, ale jest pani odważną kobietą i powiada pani tak, no skoro taki rozkaz, panie Michalkiewicz, tak, to trudno, ale niech mi pan powie, co ja będę z tego miała. Ja, ujęty pani odwagą, udzielam pani odpowiedzi prawdziwej. Kiedyś coś pani damy. No tak, kiedyś, bo Sejm może zmienić wiek emerytalny. Zrobił to całkiem niedawno, dwa razy. Zmienił wiek emerytalny, więc kiedyś. No i coś, bo może zmienić sposób naliczania emerytury, więc coś. No skąd ja mogę wiedzieć, co jest za 35 lat? Nie wiem tego. Może być koniec świata, już żadnej emerytury nikt nie dostanie, prawda? Proszę Państwa, dlatego ubezpieczenia społeczne są przymusowe, bo żaden normalny człowiek nie podpisałby takiej umowy, gdyby mógł. Mógł, a tu nie może. Proszę Państwa, bo tu z jednej strony jest połowa dochodów, a z drugiej strony w zamian za obietnicę, że kiedyś coś. To przecież no, wyzysk w najjaskrawszej postaci, właściwie na granicy oszustwa. No dlatego to jest przymusowe. No i pomysł, który tutaj w czynie społecznym, bo to i tak przyszli posłowie, będą o tym decydowali, w czynie społecznym przedstawiam pomysł, jak z tego wybrnąć. Od razu muszę się zastrzec, że sprawy zaszły tak daleko, że dobrych rozwiązań już nie ma. Są tylko złe i jeszcze gorsze. I moje, to co za chwilę przedstawię, to jest złe, ale ono ma taką zaletę, że inne są jeszcze gorsze. Dlatego je przedstawiam. Pomysł polega na tym, żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych. One same byłyby nadal możliwe, ale już na zasadzie dobrowolności. No nie wiem, jakby jakiś taki człowiek lekkomyślny taką umowę podpisał, to oczywiście nie możemy mu tego zabronić, bo każdy ma prawo dysponować swoją własnością, jak mu się podoba, ale nie byłoby przymusu. Powiedzmy, od 1 stycznia 2023 roku znosimy przymus ubezpieczeń społecznych. Jaki skutek jest?
No taki, że oczywiście przestają do systemu napływać pieniądze, bo nikt nie jest taki głupi, żeby wpłacać. No a państwo zaciągnęło wobec milionów ludzi, od których wzięło pieniądze, zaciągnęło zobowiązania i nie może ich okraść. W związku z tym, a pieniędzy nie ma, w związku z tym jedynym sposobem znalezienia środków na realizację tych zobowiązań jest ustanowienie tego samego dnia podatku celowego na emerytury i renty. Podatku celowego, to znaczy ani złotówka nie może pójść na wojsko, na drogi, tylko na emerytury i renty. Ten podatek byłby w pierwszych latach wysoki, mniej więcej tak jak składka na ubezpieczenie społeczne, w porywach nawet mógłby być wyższy. Ale generalnie miałby tendencję malejącą i w ciągu 45 lat już ten całkiem symboliczny podatek pod koniec moglibyśmy zlikwidować. Ostatni gasi światło i już mamy z głowy sprawę. Wada tego rozwiązania polega na tym, że dwa pokolenia obywateli, pokolenie to jest 25 lat mniej więcej, dwa pokolenia obywateli zostałyby obciążone, zwłaszcza to pierwsze, bo to drugie to już tam by tak nie odczuwało tego dotkliwie, zostałoby obciążone świadczeniem nieekwiwalentnym. Nic by za to nie dostali. No ale trudno, no na nich się skrupiło. Więc to jest ta wada. Ale wyobraźmy sobie, że nic nie zrobimy. I to posłowie by o tym tak zdecydowali, z małoduszności, z braku pomysłu, że nic nie zrobimy. No to warto sobie zdać sprawę, jak tutaj się pogarszają systematycznie proporcje. O ile w latach 60. na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 wpłacających, to teraz niecałych 2. A i to się pogarsza z roku na rok, między innymi wskutek demograficznej zapaści i wskutek emigracji ludzi młodych. Bo przecież nie emeryci wyjeżdżają, tylko młodzi ludzie. Także jeżeli dojdzie do sytuacji, że 1 na 1 będzie przypadał, no to wtedy wysokość składki tej na ubezpieczenie społeczne, czy opodatkowania pracy, nazwijmy to po imieniu, bo to nie jest żadna składka na żadne ubezpieczenie, tylko opodatkowanie pracy, może przekroczyć 55%, może nawet dojść do 60%. I jest wtedy prawie pewne, że młodzi ludzie się zbuntują, jak nie wyjadą za granicę, nie uciekną za granicę, to powiedzą: do diabła z tymi starcami, wampirami, nie będziemy tutaj się dla nich zażynać, tylko dlatego, że tu nasi umiłowani przywódcy niczego nie postanowili w tej sprawie. I w kraju katolickim denomine może się pojawić masowe poparcie dla legalizacji eutanazji. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakimi konsekwencjami społecznymi to grozi, bo jeszcze przywołam tutaj jednego takiego ekonomistę, laureata Nagrody Nobla z ekonomii z 1992 roku, on się nazywa Gary Stanley Becker, napisał taką książkę, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, w której dowodzi tam na podstawie bardzo dokładnych analiz, dowodzi, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak nie zdają sobie z tego sprawy. I żadna siła ich nie powstrzyma, żadna perswazja ich nie powstrzyma przed tym, żeby się tak zachowali, żeby sobie znaleźli linię najmniejszego oporu i zgodnie z nią postępowali. Także przyszły Sejm będzie musiał się skonfrontować również z tą sprawą. Tam się pojawiają różne takie pomysły, bo rzeczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych znajduje się od lat w stanie bankructwa, tylko ono jest sztucznie rozciągane w czasie, żeby nas nie martwić. Tak jak to śpiewał Wojciech Młynarski przed laty, że po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. No to coś takiego jest, ale to bankructwo jest faktem. No i przyszły Sejm będzie musiał się z tym skonfrontować. Pojawiają się, jak mówiłem, pomysły, żeby wprowadzić taką emeryturę obywatelską.
To znaczy każdemu dać tam 1000 złotych, a jak komuś się nie podobało, to jeszcze kopa w tyłek i niech idzie z Bogiem. No i bo to jak nie ma pieniędzy, to o, podobnie było w Argentynie, jak tam zapaść finansowa nastąpiła. No nie mówię o Wenezueli, bo to jest jeszcze gorsze, ale coś takiego już bywało na świecie. I proszę Państwa, jeszcze z jedną sprawą się już innej trochę natury, chociaż też o finanse tutaj zaczepia, przyszły Sejm się będzie musiał skonfrontować, mianowicie z obronnością państwa. Z obronnością państwa. Akurat mamy dobry powód, żeby się tej sprawie przyjrzeć trochę bliżej niż poprzednio. Państwo słyszeliście, że wczoraj armia turecka uderzyła na Syrię. To znaczy na północne regiony Syrii zamieszkałe przez Kurdów. Dlaczego? Ano dlatego, że Kurdowie to jest taki naród, który mieszka w kilku państwach. Najwięcej ich mieszka w Turcji, ale też w Syrii, też w Iraku i tam w jakichś kaukaskich jeszcze republikach, ale to tam niewielkie ilości. Natomiast Syria, Turcja, Syria i Irak to są skupiska Kurdów. No i ci Kurdowie w podobnej sytuacji trochę są jak Polacy w czasie rozbiorów, też mieszkali w kilku państwach. No i ci Kurdowie chcą mieć własne państwo, Kurdystan niepodległy. I kiedy tam na Bliskim i Środkowym Wschodzie pojawiło się niebezpieczeństwo w postaci państwa islamskiego, to prezydenci Stanów Zjednoczonych, nie tylko prezydent Trump, ale jeszcze prezydent Obama, naobiecywał Kurdom Złote Góry, że to będzie niepodległy Kurdystan. No oczywiście wywołało to niezadowolenie przede wszystkim tureckiego prezydenta, bo to 1/3 tureckiego terytorium musiałaby zostać odstąpiona. No i nie ma żadnego powodu, żeby turecki prezydent przykładał do tego rękę. No, ale Stany Zjednoczone bardzo tam tych Kurdów hołubiły, pozwalały im kupować od siebie broń i tak dalej. No i ci Kurdowie rzeczywiście rękami kurdyjskimi można powiedzieć, że państwo islamskie zostało rozgromione. Nawiasem mówiąc, główną siłą polityczną tych Kurdów to jest Partia Pracujących Kurdystanu, czyli partia komunistyczna, marksistowska, mniej więcej taka sama jak w północnej Korei. No i właśnie w niej musieli sobie Amerykanie upodobać, no ale mniejsza z tym. Kiedy państwo islamskie zostało rozgromione, no to co się okazało, że Murzyn zrobił swoje i Murzyn może iść do diabła. No i prezydent Trump zapalił zielone światło dla tureckiego prezydenta, żeby tam tych Kurdów w Syrii zneutralizował. No i właśnie armia turecka uderzyła na północne rejony Syrii zamieszkałe przez tych Kurdów, którzy no, poczuli się zdradzeni. Zresztą nie tylko oni, ale cały świat się temu przygląda ze zdumieniem. Prezydent Trump, którego ktoś tam chyba ofuknął, powiedział, że to on tam w swojej niezgłębionej mądrości. Te przechwałki mnie trochę zaniepokoiły, bo on zaczyna przemawiać takim samym językiem jak Kukuniek. Nasz Kukuniek też. Jak umarł Jan Paweł II, to telewizje z różnych krajów świata robiły takie reportaże o tym i między innymi o Polsce przedstawiały ojczyznę Jana Pawła II. No i przypadkowo trafiłem na taki reportaż zrobiony przez telewizję portugalską. I przed kamerami stanął Lech Wałęsa, bo u niego poprosili o wypowiedź. I to nie można tego, co Lech Wałęsa powiedział, złożyć na karb jakiejś pomyłki tłumacza, bo Wałęsa mówił po polsku. I Wałęsa powiedział ni mniej, ni więcej, że on nie miał ludzi, i obalił komunizm z żoną i z dziećmi. Sam to słyszałem. Więc no, to jest już, to są objawy megalomanii na granicy psychiatrycznej. I prezydent Trump zaczyna mówić podobnym językiem.
No, to jeszcze gorzej, dlatego że Lech Wałęsa, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to on może tam popierać raz tych, co tam pan Kosiniak-Kamysz powiedział delikatnie, że nie ubiegaliśmy się o to poparcie. Ale prezydent Wałęsa, zwłaszcza, że nie jest już prezydentem, ale nawet jak był, to nie trzymał palca na cynglu atomowym, a tamten trzyma. No, to jest niepokojące, ale to nie jest najbardziej niepokojące. Najbardziej niepokojące jest to, że pod aktualnymi rządami właściwie została u nas wprowadzona taka doktryna obronna, oparta na założeniu, że w razie czego Stany Zjednoczone będą broniły Polski do ostatniej kropli krwi. No, przykład tego, co się stało z Kurdami, sojusznikami Stanów Zjednoczonych, powinien być dla nas przestrogą. Bo to na naszych oczach się dzieje. Lotnictwo tureckie, artyleria i wojska lądowe pozostałe robią tam, masakrują tych Kurdów. No i to się wszystko dzieje na naszych oczach. Więc taki sam los może być naszym udziałem. Ja nie mówię, żeby Polska wystąpiła z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tego nie mówię. Nawet kiedyś byłem w takim klubie atlantyckim. Zabiegaliśmy o to, żeby Polska została przyjęta do NATO. No ale na jakichś rozsądnych zasadach. Proszę Państwa, na czym polega uczestnictwo Polski w NATO? Tak naprawdę. Na tym, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium jako sojusznik dla potrzeb amerykańskiej globalnej rozgrywki tam z Moskalikami, z Chińczykami, z Iranem, no z kimkolwiek. I to nie my będziemy decydowali, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jakie rozmiary przybierze. No skutki to odczujemy na własnej skórze, na przykład w postaci zniszczenia naszego terytorium. O, taki los wypadł nam. Nie możemy dyktować wielkim mocarstwom, co one mają robić. Musimy się jakoś do tego akomodować. I tylko ja uważam, że Polska powinna pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. No ale kiedy w 1999 roku były negocjacje na temat przystąpienia Polski do NATO, no to trudno było wymagać od pana profesora Geremka, żeby on akurat o polskie interesy zabiegał. No, dobrze. Ale było jeszcze kilka innych momentów, które obciążają inne rządy. Kiedy Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku na prośbę prezydenta Busha młodszego. Irak nam nigdy nic złego nie zrobił, ale no, prezydent Stanów Zjednoczonych nas poprosił, dobrze. Ale Polska mogłaby poprosić prezydenta Stanów Zjednoczonych, no my ci zrobiliśmy przysługę, to ty nam też wyświadcz dwie przysługi wzajemne. Obiecaj nam, że Stany Zjednoczone nie będą na Polskę naciskały w sprawie żydowskich roszczeń, bo ta sprawa już była wtedy znana. Ona się ujawniła w kwietniu 1996 roku, a więc 3 lata wcześniej. Więc sprawa była znana. I uzyskanie takiej obietnicy, to jest znowu, no bo to tak jak Kazimierz Konkol, taki dziekan, był już za moich czasów studenckich na studium dziennikarskim, to on miał taką zasadę. Obiecałem, no to odwołuję. Czyli to, no można zawsze tak zrobić, ale no dobrze jest mieć przynajmniej obietnicę, bo to czasami niektórzy się krępują, żeby tak odwoływać bezczelnie, więc to dobrze jest mieć taką obietnicę. I druga rzecz, którą wtedy można było uzyskać, to była militarna konwersja polskiego długu zagranicznego. Tak się składało, że wszystkie państwa wierzycielskie wtedy już byli sami członkowie NATO. I Polska miała bardzo dobry argument, żeby konwersja militarna polegałaby na tym, że zamiast spłacać długi tym państwom wierzycielom, to za ich zgodą przeznaczyć te pieniądze na modernizację naszych sił zbrojnych. Za ich zgodą.
No, trzeba było tam u nich coś kupić, bo to żeby oni też coś z tego mieli. Ale przede wszystkim wiedzielibyśmy, co nasz kontyngent wojskowy robi w Iraku, że zarabia pieniądze tam na modernizację naszych sił zbrojnych. Argument mieliśmy bardzo dobry, dlatego że nasze siły zbrojne są częścią sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego. W dodatku są rozlokowane na przednim skraju, wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to jest w interesie wszystkich, nie tylko w interesie polskim. Nawet dobrze, bo to wy będziecie mogli mniej się zbroić, to my się uzbroimy i tak dalej. No ale prezydent Kwaśniewski ani premier Miller nie poprosili prezydenta Busha o to. Prezydent Kwaśniewski, znaczy Aleksander Kwaśniewski teraz się nadyma, tam się prezentuje jako wielki mąż stanu. Ja uważam, że ten człowiek był wielkim nieszczęściem dla Polski. Wielkim nieszczęściem dla Polski był ten człowiek i on na szczęście nie zdaje sobie z tego sprawy chyba. Ale obiektywnie to był wielkim nieszczęściem dla Polski. Następny taki moment to był w czerwcu 2014 roku. Za prezydenta Bronisława Komorowskiego i za rządów premiera Tuska. Otóż przyjechał do Warszawy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku, żeby nam powinszować, że podjęliśmy się po raz kolejny niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No, podjęliśmy się dobrze, to już tam, czy trudno, to zależy od punktu widzenia, ale Polska wskutek tego stała się państwem frontowym. W związku z czym wypadałoby poprosić prezydenta Obamę, żeby Stany Zjednoczone zaczęły Polskę traktować tak jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. A więc kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację armii i udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. No i znowu nikt nie poprosił prezydenta Obamy o to, tylko później w podsłuchanej rozmowie minister Sikorski, książę małżonek, tam chlapnął, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. To on zrobił, bo to przecież on był ministrem spraw zagranicznych. I z tego melancholijnego stwierdzenia wynika, że nawet on nie miał przyjemności z tego. No to już całkiem źle, prawda? Całkiem źle. Proszę Państwa, ostatni taki moment, ja nie jestem pewien, czy ja dobrze myślę, bo to już ogromne ryzyko było. To był pod koniec roku 2017, kiedy mam nadzieję, że wywiad polski tam doniósł do Warszawy naszym dygnitarzom, że w Stanach Zjednoczonych mają się rozpocząć prace nad ustawą 447. I po takiej wiadomości powinien pojechać ktoś z Warszawy do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i powiedzieć im tak, słuchajcie, wiemy, że macie taką ustawę rozpocząć tam przygotowania. Prosimy Was, nie róbcie tego. Bo jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. Niebezpieczne to było, bardzo takie na pograniczu samobójstwa, bo moglibyśmy usłyszeć, to znaczy ten człowiek mógłby usłyszeć, tak, no to występujcie. Ale może by nie usłyszał tego, dlatego że bardzo możliwe, że te środowiska, które decydują o polityce obronnej Stanów Zjednoczonych, że dla tych środowisk nie jest obojętne, czy rosyjska broń przesunie się o 1000 kilometrów na zachód, czy się nie przesunie. To być może, że nie jest to dla nich obojętne. To by był jakiś nasz atut, ale to mówię, rozpaczliwa już decyzja, która byłaby konsekwencją tych poprzednich zaniedbań. Tymczasem co my mamy w tej chwili? No pan minister Błaszczak dzisiaj się tu pochwalił, że Polska zakupi uzbrojenie za tam 500 miliardów złotych. Proszę Państwa, no, Stany Zjednoczone mają u nas trzy interesy takie.
Po pierwsze, żeby Polska udostępniała im terytorium. Po drugie, żeby Polska kupowała u nich broń. I po trzecie, żeby Polska kupowała u nich gaz. No to dobrze, to my to wszystko robimy i co za to dostajemy? Nic. Za to nie dostajemy nic. No to są stosunki, ale wcale nie musiałyby takie być. Wcale nie musiałyby takie być. Ja kiedy też nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo to tak może mnie się wydawać, że tam z Amerykanami to można tak rozmawiać jak tam równy z równym. Znaczy tak nie uważam, ale nie byłem pewien, czy dobrze myślę, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. I kiedy byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem tam o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. No i on mi poświęcił 3 godziny, więc się dowiedziałem, czego chciałem się dowiedzieć. Rozmawialiśmy wtedy o tym w Iraku, co tam by można było. On powiada tak, no z tymi Żydami to sprawa była trudna, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Natomiast mówi, z militarną konwersją to było do załatwienia. To w ogóle nie był żaden problem, dlatego że wtedy Stany Zjednoczone na tą operację pokojową i misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie wydawały $300 milionów dziennie. Dziennie. W związku z tym to $1 miliard dla Polski, to nawet by nikt tego nie zauważył. Nawet by nikt tego nie zabrał. I to była sprawa załatwienia. Ten pan mi powiedział, że to nie byłby problem z Żydami, by było gorzej, bo to by się administracja tego prezydenta, który nam to obiecał, to by się naraziła potężnemu w Stanach Zjednoczonych lobby żydowskiemu. No ale, proszę państwa, przyszły Sejm też będzie musiał się nad tym zastanowić, bo no dobrze, a na razie opieramy nasze bezpieczeństwo na tym, że Stany Zjednoczone nam coś obiecały. No to mówię, obiecałam, no to odwołuję. Właśnie prezydent Trump to zrobił. To po pierwsze. A po drugie, czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się dowiedzieli w 1939 roku. Dlatego nie powinniśmy wyprowadzać Polski z NATO, ale powinniśmy naszą obecność w NATO, jak to tylko możliwe, wykorzystywać do rozbudowy sił własnych. I to nie kosztem żyłowania polskich podatników, tylko za cudze pieniądze. Za cudze pieniądze. Tu akurat pochwalam wydawanie cudzych pieniędzy, najlepiej amerykańskich. Proszę państwa, to tak jak w tej, tak jak przy tej konwersji militarnej. Przecież my byśmy mogli wtedy zmodernizować siły zbrojne. Za pieniądze niemieckie, za pieniądze francuskie, za pieniądze... No czegoż chcieć więcej? Czegoż chcieć więcej? I nad tym powinni się przyszli parlamentarzyści, którzy zostaną w niedzielę wybrani, zastanowić się, dobrze jest, no teraz już za późno, żeby ich przeegzaminować, co oni na ten temat mają do powiedzenia. Ale no, widzicie państwo, że to nie tylko jest taki radosny przywilej, że ktoś tam zostanie posłem, będzie miał mandat i tak dalej, immunitet będzie miał, że tam go nie aresztują znienacka. No, wielu ludzi to, dla wielu kandydatów to jest istotna sprawa, to nie jest tak, żeby tam było to obojętne. Tylko, że to nie jest tylko taki radosny przywilej, to jest wielka odpowiedzialność. Wielka odpowiedzialność, bo jak tu się coś źle zdecyduje, to potem trzeba krwią płacić. To potem trzeba krwią płacić i to nie wiadomo, ile tej krwi trzeba będzie utoczyć. Dlatego dobrze jest, dobrze by było, gdyby w tym przyszłym Sejmie znaleźli się ludzie, którzy myślą samodzielnie, którzy nie mają mózgów wyciętych albo z Gazety Wyborczej, albo z rządowej telewizji, bo to z nimi daleko nie zajedziemy. Z nimi daleko nie zajedziemy. Tak, co myślą samodzielnie. No zobaczymy, jak to będzie. Co Bóg da, to będzie. Co prawda, zgodnie z prawem Murphy'ego,
jak coś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie. Więc tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Państwu, żeście mnie cierpliwie wysłuchali. No i w naturalny sposób przechodzimy do następnej fazy naszego spotkania. Teraz Państwo macie głos, a ja będę się tutaj odnosił do tego, co Państwo chcecie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ponieważ niedawno się dowiedziałem, bo chciałem zapytać, jak by Pan skomentował ten fakt ujawniony niedawno przez Panią Monikę Jaruzelską, która poinformowała, że do jej ojca przychodzili różni politycy i siadali na kanapie i tam prowadzili różnego rodzaju rozmowy. I wśród tych polityków był również pan Jarosław Kaczyński. No, jeśli pani Monika tak twierdzi, to pewnie tak było. Zwracam uwagę, że no, to nic złego. To nic złego. Wojciech Jaruzelski był w swoim czasie prezydentem Polski. Wywarł duży wpływ na bieg wypadków w naszym kraju. No i nadal cieszył się do śmierci, cieszył się autorytetem w wielu środowiskach, więc porozmawianie z nim na jakiś temat to nie było nic głupiego. No dobrze jest z autentycznego źródła uzyskać opinię, co Wojciech Jaruzelski na jakiś temat myśli, czy co myślą te środowiska, dla których on jest tym autorytetem. Więc wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby Jarosław Kaczyński też tam bywał. Tym bardziej, że Lech Kaczyński był uczestnikiem rozmów w Magdalence. No to dlaczego Jarosław ma być gorszy od Lecha? Nie widzę powodu.